Jesteś na starcie swojej nauki i zastanawiasz się, jak nie popełnić tych samych błędów, które już zrobili twoi poprzednicy? Dobrze trafiłeś. Cześć, ja nazywam się Krzysiek, a dzisiaj porozmawiamy o tym, jak unikać najczęstszych błędów podczas nauki programowania. Zapraszam. Początkujący mają trudno. To nie tajemnica. Mówi się o tym, że część doświadczeń po prostu trzeba zebrać samemu, ale części można się nauczyć na cudzych błędach. Dlatego zapytaliśmy doświadczonych programistów i programistki, co by zrobili lub czego by nie robili, gdyby zaczynali swoją naukę raz jeszcze. Dlatego bez zbędnego przedłużania przejdźmy od razu do punktu pierwszego. A punkt pierwszy to zacząłbym naukę od dziś. Nie jutro, nie za tydzień, nie po wakacjach, od razu. Niby to takie oczywiste, ale jednak wielu z nas lubi odkładać różne rzeczy. Czekamy, aż nasza koleżanka czy kolega zacznie, żeby zacząć razem z nią. Czekamy na nowy komputer, żeby łatwiej nam się programowało. Czekamy na coś, co spowoduje, że akurat w tym momencie będziemy mogli zacząć naukę. Czasami na przykład jest to data, czyli początek roku. My bardzo często i w filmach, i w naszych webinarach namawiamy do tego, żeby nie czekać, żeby zacząć od razu, chociażby nawet od darmowych wyzwań. I zdaje się, że właśnie to, ta pierwsza zasada znajduje odzwierciedlenie w tym, co mówią programiści. Gdybym odwlekał, być może wcale dzisiaj nie byłbym programistą. 4 lata temu podjąłem decyzję i jeszcze tego samego dnia zacząłem czytać pierwszy podręcznik znaleziony w internecie. Wam radzę to samo, powiedział jeden z naszych mentorów. Ja właśnie, no bo po drugie, znajdź sobie mentora lub nauczyciela. Internet to dobrodziejstwo ludzkości, ale też gromadzi bardzo dużo materiałów, które dla początkujących programistów mogą być trudne do przetrawienia. Mogą być też przestarzałe, mogą być niewłaściwe. Tak naprawdę jako osoba początkująca masz bardzo ciężki orzech do zgryzienia, żeby wybrać odpowiednie materiały i wybrać odpowiednie źródło tych materiałów. Tu właśnie wchodzi temat mentorów i nauczycieli. Oczywiście nie twierdzę, że samodzielnie nie da się nauczyć programowania, natomiast zdecydowanie na samym starcie warto skorzystać z pomocy kogoś bardziej doświadczonego, który nas po prostu nakieruje na najłatwiejszą, czy też optymalną ścieżkę. Po trzecie, zamiast czytać książki, poszedłbym od razu na praktyki. Poznając język, codziennie przerabiałem przez godzinę podstawy z podręcznika. Doszedłem do tego, że choć język znałem, nie potrafiłem niczego sensownego w nim napisać. Dlatego poszedłem do jednej z firm na praktyki i świat się przede mną otworzył. Gdybym zaczął się uczyć programowania od nowa, to zamiast studiów wybrałbym kurs, a po nim poszedł do pracy. Wspomina jeden z mentorów Java Developer w Codilli. Co ciekawe, w tej samej wypowiedzi, do czego zaraz dojdziemy w tym filmie, zaznaczył o tym, dlaczego warto jego zdaniem przejść do własnych projektów, zamiast siedzieć i uczyć się z książek. Po czwarte, networking, czyli szukałbym kontaktów. Konferencje, spotkania, grupy skupiające programistów w danym języku, targi pracy. Nie tylko w internecie, ale również na żywo. To byłby jeden z moich pierwszych kroków. Kiedyś wydawało mi się to mniej istotne, tymczasem właśnie tam można się dowiedzieć, czego oczekuje rynek i czego chcą pracodawcy. Dobrze jest sobie upatrzyć jakąś firmę i ją obserwować. Każda z nich ma nieco inne oczekiwania w stosunku do juniorów. Warto tutaj wspomnieć, że w obecnych czasach, w obecnej sytuacji możecie wziąć udział w takich meetupach, czy hackathonach, czy konferencjach, również online. I bardzo do tego zachęcamy, dlatego że oczywiście nie daje to tego elementu bezpośredniej komunikacji z drugą osobą, ale daje wam szansę na to, żeby faktycznie się pokazać i wypróbować. Po piąte, uczyłbym się na własnych projektach. Na początek wiadomo, nic wielkiego. Jeżeli jesteście juniorem albo chcecie być juniorem, no to jakby logiczne jest to, że wasz następny projekt nie będzie następnym Facebookiem. Tym bardziej, że w obecnych czasach praktycznie nie zdarza się, żeby nowe projekty, czy też nowe projekty, które zawojowały świat, wychodziły spod ręki jednego programisty, więc będziecie kiedyś pracować w zespole. Natomiast warto jest mieć swój projekt, czy też swoje projekty, na których możecie testować różne rzeczy i dodawać nowe funkcjonalności w ramach tego, jak będziecie się uczyć. To jest świetne rozwiązanie, bo z jednej strony macie poligon, na którym możecie przetestować coś, a z drugiej strony macie projekt, w którym możecie się pochwalić od razu osobie, która będzie sprawdzała wasze portfolio chociażby. Po szóste, znów zacząłbym od surowego języka.
To stwierdzenie pojawiało się parokrotnie w odpowiedzi na pytanie z początku tego filmu. Jeśli już wybierzesz język, to ucz się go od podstaw. Oczywiście w trakcie swojej kariery IT na dalszych krokach znajdziesz bardzo dużo rozwiązań, które usprawnią pisanie w danym języku, bibliotek czy frameworków, gotowych skryptów, które pozwolą ci szybciej skończyć swoje zadania. Natomiast na samym starcie warto uczyć się od podstaw. Gdybym miała uczyć się od nowa, to po raz kolejny najpierw opanowałabym dobrze surowy język zamiast uczyć się od frameworków. Czysty język, jakikolwiek, z zasady jest nieporęczny, rozbudowany i trzeba w nim kombinować jak koń pod górę, ale jak już się go nauczysz, dasz radę ze wszystkim. Widzę tę różnicę, gdy porównuję moją ścieżkę. Najpierw nauczyłam się czystego HTML-a, frameworki typu Bootstrap przyszły dużo później, dlatego teraz nie jestem zagubiona i bezradna, kiedy muszę kodować na surowo bez frameworka. Ta sama osoba powiedziała coś, co będzie punktem numer 7, czyli zaczęłabym wcześniej budować swoje portfolio. Tak jak wspominałem w ramach poprzedniego punktu, te pierwsze projekty, które będziecie robić, to nie będzie coś niesamowitego. To nie będzie coś, czym zawojujecie świat. Natomiast warto je trzymać, warto je też w swoim portfolio uwzględnić. Dlatego, że z jednej strony sami będziecie mogli ocenić postęp waszych umiejętności, co jest bardzo podbudowujące już po paru miesiącach czy po paru latach, ale z drugiej strony czasami, jeżeli robicie jakiś projekt, to warto go zachować nawet jeżeli nie był niesamowity, po to, żeby pokazać pracodawcy, że nad jakąś konkretną technologią pracowaliście. Dlatego moim zdaniem od samego startu warto zachowywać wszystkie projekty, które robiliście, nawet jeżeli nie mielibyście docelowo ich pokazywać wszystkim na rozmowach rekrutacyjnych. Punkt 8. Uczyłbym się pisać testy. Jest to kolejna ważna cecha, z której programiści nie powinni rezygnować ani kiedyś, ani dziś. Jeszcze kilkanaście lat temu przeciętny programista spędzał 10 do 20% swojego czasu na pisaniu kodu, a 80 do 90% na sprawdzaniu tego, co zrobił źle. Im większy projekt, tym więcej było miejsc, gdzie można było popełnić błąd i potem godzinami dochodzić do tego, co w zasadzie się wydarzyło. Później ktoś genialny wpadł na pomysł, żeby napisać skrypt, który będzie testował program i pokazywał nam, gdzie popełniliśmy błędy. To była chyba najkrótsza historia tego, jak powstały testy w historii tego kanału. Tak czy inaczej, było to niezwykle istotne, szczególnie jeżeli dodawaliśmy funkcjonalność, która wpływała na bardzo wiele elementów w danym programie czy w danej aplikacji. W tej chwili w zasadzie jest tak, że tester automatyzujący to osobny zawód. Niemniej warto pamiętać, że jeżeli uczycie się programować już niezależnie w jakim języku, to warto mieć z tyłu głowy to, że wasze programy będą testowane lub warto się uczyć tego, jak samemu testować te programy, bo to oszczędzi wam bardzo dużo czasu w przyszłości. Punkt 9. Od pierwszej napisanej linijki szanowałbym swój kod. Zawsze pisz swój kod tak, jak gdyby gość, który miał się nim zajmować, był agresywnym psychopatą, który wie, gdzie mieszkasz. Gdy uczyłem się programować, zdarzało mi się iść na skróty. Myślałem tylko o tym, żeby jak najszybciej skończyć swoją pracę. To było byle jakie i takie podejście odradzam, bo może wejść w nawyk. Programowanie to precyzyjna sztuka i tak należy ją traktować od pierwszego dnia. Tą wypowiedź umieścił jeden z programistów na grupie facebookowej. Trudno się z nim nie zgodzić. Z jednej strony, gdy siadamy do pisania jakiegoś kodu czy projektu, no to naszym zadaniem jest to, żeby ten kod po prostu działał. Z drugiej, należy pamiętać, że ktoś kiedyś prawdopodobnie będzie przerabiał ten kod i tym kimś możecie być wy. Więc zróbcie sobie przysługę i od samego startu dbajcie o to, żeby sposób, w jaki piszecie swój kod, był dla was również zrozumiały nawet za parę lat. Punkt 10. Postawiłbym sobie jakiś cel. Bez celu będziesz ciągle zaczynać od nowa. Porzucać naukę na miesiące i w rezultacie 200 godzin nauki zrobisz w 5 lat zamiast w 3 miesiące. Co może być twoim celem? Naszym zdaniem najłatwiej jest zakodować po prostu coś, co i tak sprawia wam frajdę albo jest powiązane z tematem, który sprawia wam frajdę. Oglądasz nałogowo seriale? Oderwij się na chwilę od Netflixa i napisz aplikację, która będzie ci przypominała o nowych premierach. Aplikacja nie musi być aż tak rozbudowana, żeby pracować nad nią niczym CD Projekt nad Cyberpunkiem 2077. Mam nadzieję, że oglądacie to w przyszłości i że ta gra już faktycznie wyszła. Wystarczy, że będzie twoja własna, będzie dotyczyła twojego hobby i dzięki niej połączysz naukę programowania z czymś, co robisz poza programowaniem. Punkt 11.
Nie bałbym się code review i robienia błędów. W programowaniu zawsze będziesz uczniem i trzeba się z tym pogodzić. Dlatego nie bój się code review, które tak swoją drogą jest po prostu sprawdzeniem twojego kodu przez bardziej doświadczonego programistę i potraktuj go po prostu jako naukę. Zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że pokazujecie jakiś swój kod i zazwyczaj ludzie mają do niego bardzo osobiste podejście i przychodzi jakaś inna osoba, która zaczyna was objeżdżać za to, że coś zostało zrobione w ten sposób, a nie w inny. Tak czy inaczej trzeba wstrzymać ego i w tym momencie po prostu starać się zebrać jak najwięcej informacji od tej osoby, no bo ona dzieli się z wami swoją wiedzą. Warto również, i wiem, że to brzmi dziwnie, polubić błędy w aplikacjach, które tworzysz. Takie błędy, jeżeli występują zazwyczaj w tym samym miejscu albo dotyczą tej samej rzeczy, oznaczają, że warto zrobić krok w tył, cofnąć się do materiału źródłowego albo cofnąć się do dokumentacji i doczytać na dany temat. To jest feedback, który dostajecie bezpośrednio od aplikacji na temat waszego kodu. Wydaje mi się, że te 11 punktów jest dość istotne dla osób, które od razu zaczynają. To jest wiedza, która płynie od ludzi, którzy już mają parę lat doświadczenia, więc wydaje mi się, że dla osób początkujących jest to wiedza potrzebna. Jeżeli ten film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie nam komentarz pod spodem. Jeżeli jesteście programistami, co wy byście dodali do tej listy? Ja zostawiam dookoła mnie filmy, które mogą również wam się spodobać. Zachęcam do subskrypcji kanału Codeely. To tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie i do usłyszenia.